Lustro, czy wrócimy do siebie? Witam serdecznie wszystkich Państwa po przerwie urlopowej, wakacyjnej w miesiącu sierpniu, gdzie zrobiłam urlop i teraz po urlopie oczywiście, przepraszam, bardzo ciężko jest energetycznie znów zabrać się do pracy, do nagrywania filmów. Jednakże od dziś zaczynam z moimi wróżbami na kanał Orakel Miłości u Loeli oraz wróżbami indywidualnymi, na które Państwa serdecznie zapraszam. Mój e-mail jest pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam do wróżb indywidualnych. Natomiast przy moich filmikach, przy czytaniach kolektywnych cieszę się, że Państwo tutaj zaglądają. Proszę myśleć o tym, że są to ogólne tendencje, które pokazują karty w 60, 70, 80%. Może się to z Państwa historią zgadzać. Natomiast nieraz rezonuje to czytanie w 90 lub 100% z Państwa historią, wtedy oczywiście oznacza to, że zupełnie ta wróżba do Ciebie właśnie pasuje, że to właśnie Twoje czytanie. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję za wierne słuchanie, odwiedziny, za moich wiernych subskrybentów, którzy pytali o mnie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was po wakacjach, po urlopie i zabierajmy się do nowych wróżb, nowych pomysłów, tematów, do nowych różnych rozkładów kart i wskazówek, co przyniosą nam następne miesiące. Niedługo miesiąc wrzesień. Oczywiście przyjdzie następna pora roku, jesień. Zobaczymy również w tym tygodniu, który się rozpocznie jutro, jakie będą horoskopy dla poszczególnych znaków. Zapraszam Państwa od jutra już na horoskopy na miesiąc wrzesień i zobaczymy, co pokażą karty na czas jesienny. Kochani, dzisiaj temat, czy wrócimy do siebie. Zobaczmy w lustrze, co myślicie Wy i co myśli partner, o którym teraz właśnie marzycie, myślicie, w którym jesteście zakochani, zakochane. Po mojej prawej stronie jest osoba pytająca, czyli Wy. Jest to kobieta i ja mówię też jako kobieta. Jeśli oglądają mężczyźni, proszę odwrócić sobie płciami tą wróżbę. To jest osoba pytająca, czyli Wy. Niezależnie, czy jesteście kobietą w rzeczywistości, czy mężczyzną, jesteście tą stroną prawą i tą osobą. Po mojej lewej stronie jest osoba, o której myślicie, o którą pytacie. Osoba, o której po prostu zadajecie sobie jakieś pytania, tak? Czy wrócicie do siebie. Jest to osoba, w której jesteście zakochane, za którą tęsknicie. To jest moja lewa strona. Zaczynamy od strony Waszej. Jednakże będę robić tą wróżbę tak, że zaczynam zawsze od Waszej strony, czyli osoby pytającej i mówię, co Wy myślicie, co jest w Waszych myślach, w myślach partnera, o którego pytacie, w Waszym sercu, w sercu partnera, o którego pytacie, w Waszych zamiarach i planach i w zamiarach i planach Waszego partnera. Czyli są trzy poziomy lustra. Zaczynamy od poziomu głowy, czyli co Wy i partner myślicie. Wy, jako osoba pytająca,
Myślicie, że wasz partner nie jest wierny, nie jest wam lojalny, co tutaj bardzo przeszkadza stabilności tego związku. Myślicie właśnie, że wasz partner ewentualnie ma jakąś kochankę, jakąś inną kobietę, która jest waszą rywalką, konkurentką, że przez nią właśnie stabilność waszego związku kuleje, podupada i że przez nią właśnie są zawikłania, zawiłości, komplikacje, opóźnienia, różne jakieś tutaj problemy, tak, które właśnie między wami powstały lub powstają cały czas. Nie ufacie do końca waszemu partnerowi. Nie wierzycie w to, by był on wierny, lojalny i by po prostu was nie zdradzał. Myślicie, że właśnie kryje się tutaj jakaś kobieta, jakaś osoba trzecia. Przez to wasz związek jest niestabilny, nietrwały, być może właśnie z jakimiś potężnymi kryzysami. Także tutaj są właśnie takie wasze myśli, które się kłębią w waszej głowie. Partner, o którego pytacie, myśli o tym, by spróbować z wami jeszcze raz, pomimo tych kryzysów, być może on-off partnerstwie, związku, myśli o tym, by zacząć jeszcze raz, by spróbować jakiegoś nowego początku, by mieć jakąś nową szansę odzyskać was, waszą miłość. Chce o tym rozmawiać, wręcz niepokoi się, chciałby tutaj, jak widzicie, rozmawiać, ma niepokój. Chciałby wyjaśnić te sprawy, uleczyć sprawy między wami. Myśli właśnie o tym, że jakieś chore tutaj sytuacje są między wami, które psują waszą relację i chciałby zacząć jeszcze raz, jakiś nowy start, nowa szansa, jakaś tutaj wiara, że jeszcze może się udać, że jeszcze może coś się zacząć, że jeszcze nie jest to definitywny koniec między wami, że to, co chore, może jeszcze się tutaj wzmocnić, uleczyć, rozrosnąć w coś pięknego, stabilnego. Jednakże potrzebne są na pewno do tego rozmowy. I właśnie o tych rozmowach myśli tutaj partner. Co na poziomie serca, kochani, na poziomie serca u was, u osób pytających, jest dużo emocji. Pragniecie szczęścia. Pragniecie chwil szczęścia i jest tutaj tyrolistna koniczyna, czyli myślicie o tym, by być szczęśliwą, szczęśliwym. Macie duże emocji, które przez was, przez wasze serce przepływają w te i we w te, kłębią się, krążą. Macie też niepokój, jednakże macie uczucia głębokie do waszego partnera, o którego pytacie. Jesteście jednak na rozdrożu, nie wiecie, co zrobić, jeśli chodzi o waszą miłość, uczucia. Nie jesteście pewne właśnie, jak rozwiąże się tutaj, czy rozwinie wasza relacja uczuciowa, miłosna, emocjonalna. Pomimo, że pragniecie tutaj w głębi serca być bardzo, bardzo szczęśliwe, macie emocje do partnera, jesteście niepewne, w którą stronę właśnie same też pójść, jaką podjąć decyzję, co zrobić, czy dać szansę jeszcze raz temu związkowi po tylu turbulencjach, po tylu różnych on-off, po tylu różnych kłótniach, być może cichych dniach. Nie wiecie właśnie, jak tutaj się to rozstrzygnie, jaką podjąć decyzję, co zrobić, jak to wszystko właśnie poprowadzić. Czy zakończyć, czy dać następną szansę? Co ma w sercu wasz partner? I kochani, jeśli patrzymy tutaj na lustro, partner ma w tym samym miejscu, jeśli chodzi o uczucia, emocje, jeśli chodzi o jego serce, czterolistną koniczynę.
identycznym miejscu, w którym koniczyna leżała też u was. Więc oboje pragniecie szczęścia, oboje myślicie, że wy wzajemnie możecie dać sobie szczęście, radość. Zobaczcie, kochani, w tym samym miejscu w sercu leżą w lustrzanym odbiciu karty pragnienia szczęścia, pragnienia być z wami szczęśliwym, szczęśliwą. Oboje o tym myślicie, oboje za tym tęsknicie. Partner chce wyciągnąć rękę w waszą stronę. Chce wyciągnąć rękę na zgodę, chce wyciągnąć rękę i poprosić o rozmowę, poprosić o następną szansę, poprosić o to, byście go zrozumieli, byli wytrwali, cierpliwi, opanowani, byście dali mu szansę, byście uwierzyli, że on jest wierny, przyjazny, lojalny, otwarty, że on jest waszym być może bliźniaczym płomieniem, być może jest to właśnie bardzo ważny związek, który on czuje, który on w sercu właśnie tutaj bardzo emocjonalnie, głęboko odczuwa. Pragnie również wasz partner, o którym myślicie, o którego pytacie, byście mieli do niego zaufanie, byście wierzyli, że on jest w stosunku do was naprawdę otwartym, przyjaźnie nastawionym partnerem, który chce zbudować z wami relacje na fundamencie właśnie wierności i lojalności. Być może macie również z kimś do czynienia, jeśli chodzi o znak zodiaku, o osobę, o którą pytacie, który jest spod znaku raka, skorpiona lub ryb. Wtedy ta karta byłaby jego właśnie kartą, odzwierciedlałaby w dosłownym tego słowa znaczeniu właśnie tutaj osobę, o którą pytacie. Ale po prostu nie sugerujmy się tak aż bardzo tutaj dokładnie tymi znakami zodiaku, ponieważ jest to również w tarocie i w kartach Lenormanda płynne. Jakie macie zamiary w stosunku do partnera? Najpierw wasze zamiary. Oczywiście wasze zamiary jest związek. Chcielibyście związku z partnerem, chcielibyście spotkań z partnerem, denerwujecie się, że jest na to najwyższy czas, by się spotkać wspólnie w jakimś publicznym, pięknym tutaj miejscu, by umocnić wasz związek, by po prostu wasz związek w końcu się zrealizował, zaistniał. Więc wasze zamiary pokazują tutaj jak najszczersze właśnie plany w stosunku do związku, spotkania i macie również presję czasu. Chcielibyście już od razu, jest najwyższy na to czas, by się wreszcie spotkać. Karty Lenormanda pokazują również szkody, jakie tutaj wystąpiły w waszej relacji. Szkody, lęk, straty poprzez wasze zachowanie, wasz kryzys, kłótnie, konflikty, dyskusje, jakieś dywagacje, różnorodność zdań lub coś, co się między wami zdarzyło lub nie zdarzyło, przyniosło wielkie straty, lęk, strach właśnie, czy to wszystko przetrwa, czy to jeszcze ma szansę. No, w każdym wypadku duże szkody. I dlatego jest tutaj presja czasu, widzę, by się spotkać, by wyjaśnić to, by umocnić ten związek, by w końcu coś tutaj między wami pięknego zaistniało. Jakie zamiary i plany ma wasz partner, o którego pytacie? Wasz partner myśli, że są tutaj poważne straty, jeśli chodzi o waszą stabilizację. Zamiary jego są tutaj, by właśnie odbudować tą stabilizację pomiędzy wami, by w końcu przybyć, jakby dojść do jakiegoś tutaj kompromisu, byście się, no nie wiem, dogadali wreszcie, żeby nie było tych kłótni, by nie było sprzeczek, tutaj cały czas jakieś nerwy, jakaś frustracja, jakieś dyskusje nerwowe,
by to się wreszcie skończyło i by zaczął się nowy jakiś tutaj rozdział, który zakończy właśnie te sprzeczki i będzie właśnie nowy rozdział, który otworzy tutaj perspektywy stabilne między Wami, ponieważ jeśli chodzi o stabilność Waszego związku, to jest tutaj duża nerwowość i frustracja. Więc jego zamiary są na pewno takie, by spróbować jeszcze raz, by wszystkie frustracje zamknąć i otworzyć nowy rozdział, nowy kapitel, by po prostu jeszcze raz wyjaśnić i posprzątać wszystkie nerwy z dnia dzisiejszego i spróbować jeszcze raz. Jest to, co pokazuje tutaj karta Lenormanda na dnie talii dla Waszego partnera, o którym myślicie, bardzo ważne, istotne, najważniejsze wręcz, i on to uważa, że ten związek, relacja z Wami, która powinna się naprawić, wyjaśnić, jeszcze raz zacząć lub na nowo jeszcze raz tutaj zrealizować lepiej, głębiej, stabilniej, że jest to być może przeznaczenie. Jesteście sobie przeznaczeni. W to wierzy Wasz partner, o którego pytacie, i dlatego jest dla niego bardzo ważne, istotne, by jeszcze raz spróbować, ponieważ on wie, że poprzez tą relację możecie się obopólnie czegoś nauczyć. I również Ty musisz się czegoś uczyć, czy cierpliwości, opanowania, czy wyrozumiałości, tolerancji. On również musi się uczyć, by po prostu, no nie wiem, nie popełniać tych samych błędów lub również spróbować jeszcze raz lepiej to wszystko tutaj realizować, jeśli chodzi o związek z Wami. Więc jest to jakieś ważne zadanie dla Was obojgu. On uważa, że jesteście sobie przeznaczeni i że nie należy jeszcze z tego rezygnować. Wyciągnęłam również karty porady Tarota. Karty mówią, Tarota, jeśli chodzi o Twoją osobę, że powinnaś się bardziej radować. Jesteś podejrzliwa, nieufna, kontrolująca. Myślisz, że Twój partner ma jakąś trzecią osobę, że jest to trójkowa konstelacja. Dlatego nie dopuszczasz realizacji tego związku i nie dopuszczasz radości, lekkości tego związku. Powinnaś pójść w lekkość, w rozmowę, w radość, w jakąś po prostu no bardziej radośnie, pozytywnie widzieć tutaj ewentualnie nową szansę, a nie być ciągle podejrzliwą i po prostu chorobliwie kontrolującą. Jeśli chodzi o porady dla Waszego partnera, to tutaj jest cierpliwość. Jakieś plony, które on zasiał w Waszym związku poprzez jego cierpliwość, wytrzymałość, oczekiwanie, no nie wiem, powtarzanie, przypominanie, dzwonienie, pisanie, jeszcze raz przyniosą jakieś tutaj dobre rezultaty. Powolne, lecz stabilne, piękne. Także tutaj ta karta siedmiu pentakli mówi o cierpliwości, o przyniesieniu dobrych plonów, rezultatów. Natomiast jest to teraz ważny czas oczekiwania właśnie na te efekty, który jest żmudny, oczywiście denerwujący, ale niezbędny w tej relacji, by czegoś się nauczyć, by coś zrozumieć, by coś po prostu naprawić między Wami. Co, kochani, zobaczyłam jeszcze z kart oraklu miłosnego? Chciałam tutaj jedną kartę dla Was wylosować. Wyleciały mi trzy, więc wezmę trzy karty z Libes Orakel, czyli orakel miłosny. Tutaj ważne przekazy z serca. Zobaczmy, kochani, jakie karty mi wypadły. Pierwsza karta, Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Zwillingsseelen, czyli bliźniaczy płomień. Ta karta mówi tutaj o tym, że jesteście rzeczywiście sobie przypisani, jesteście rzeczywiście być może przeznaczeniem dla siebie, jesteście być może bliźniaczym płomieniem, dlatego macie ważne tutaj zadania,
które Wam dają jakąś naukę, ma się czegoś się uczyć, coś zrozumieć, coś pojąć, zreflektować, przejść jakąś transformację, by po prostu w Waszym związku się wreszcie coś szczęśliwie zrealizowało. Ta karta mówi o tym, że Wasze pożądanie, Wasze pragnienie będzie właśnie, wybuchnie jakby, się rozwinie, się po prostu pięknie jakby tutaj rozmnoży, ponieważ jesteście właśnie tutaj sobie przeznaczeni i musicie w to wierzyć, że się jeszcze coś między wami wydarzy, zrealizuje. Neu Anfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume volle Leidenschaft. Nowy początek. Nowa przygoda oczekuje ciebie. Przyjmij to z otwartymi ramionami. Żyj twoimi marzeniami pełnymi namiętności, pożądania. Czyli tutaj coś się nowego, kochani, zacznie. Neu Anfang, czyli nowy początek. Coś się jeszcze między wami zacznie, ponieważ jesteście sobie przeznaczeni i tego nie można po prostu zaprzepaścić lub wyrzucić, po prostu zapomnieć. Ich habe die Kraft, nein zu sagen oder zu gehen. Kraft, siła. Jeśli uważasz, że ten związek cię męczy, ponieważ nawet i osoby, które są sobie przeznaczone, tak zwane bliźniacze dusze lub bliźniacze płomienie, są to związki trudne, męczące, wyczerpujące energetycznie. Jeśli uważasz, że ten związek cię męczy na po prostu na dłuższy czas, że tego nie wytrzymasz, że tego nie udźwigniesz, to miej odwagę powiedzieć nie i miej tą siłę, kraft, siłę, ten związek zakończyć. Natomiast musisz to zrobić bardzo konkretnie i stanowczo, ponieważ ten związek będzie się ciągle i ciągle odnawiał. Taka jest specyfika właśnie tych związków karmicznych czy bliźniaczych płomieni, że one ciągle przez lata się odnawiają, ponieważ ci partnerzy nie mogą bez siebie żyć. Wierzą właśnie w przeznaczenie, że są dla siebie przeznaczeni i pisani sobie, więc jeśli masz tą siłę i odwagę powiedzieć nie, jest to dla mnie po prostu za żmudne, wyczerpujące, męczące, nie chcę tego, to musisz stanowczo wszystko zablokować i zakończyć, przerwać i urwać i po prostu nie dać ciągle i ciągle odnawiać po prostu tej relacji. Tylko raz stanowczo uciąć te więzy między wami. Ta karta właśnie o tym mówi, żebyś przemyślał właśnie jaką decyzję w stosunku do tego związku podejmiesz. Czy ciągle będziesz dawała nowe szanse, tak? Ciągle zaczynała od zera jeszcze raz. Ciągle oczywiście z jakimiś zmianami jeszcze raz próbowała, czy być może właśnie urwiesz tą znajomość, ponieważ nie daje ci stuprocentowego szczęścia. Jednakże tutaj, jeśli patrzymy na to lustro, oboje myślicie, kochani, o szczęściu. W sercu, na identycznej pozycji, tutaj w tym lustrze macie kartę koniczyny, która mówi o szczęściu, jednakże uwaga, koniczyna mówi o krótkotrwałym szczęściu, o krótkotrwałych momentach szczęścia, które przychodzą i nagle odchodzą. Także
To też jest specyficzne dla tych trudnych związków właśnie z przeznaczenia, bliźniaczych dusz, karmicznych związków, że są one często niezrealizowane i są to tylko krótkie, piękne momenty, jednakże nie ma tej kontynuacji, której pragniecie. Tutaj partner wyciągnie do Was jeszcze rękę. Wy też macie wielkie tu uczucia. Która karta się jeszcze powtarza w Waszym lustrze, kochani, już na koniec, analizując to lustro, to jest karta stabilności. Wy macie kartę stabilności tutaj w myślach, tak, mentalnie, na poziomie głowy i partner ma kartę stabilności, jeśli chodzi o plany, zamiary. Czyli te same karty stabilności, jakby tutaj znalezienia w końcu tej przynależności takiej absolutnej jest również Waszym pragnieniem obopólnym. Jest tutaj w tym lustrze bardzo widoczne. To, co również się, kochani, u Was tutaj w tej wróżbie powtarza, jest temat przyjaźni, lojalności i wierności. Jeśli chodzi o wierność, lojalność, Wy myślicie na poziomie głowy, że partner nie jest lojalny, że ma kogoś, że być może Was zdradza, że jest niewierny. Natomiast partner chce tutaj na poziomie serca wyciągnąć do Was rękę, chce być szczęśliwy, chce pokazać Wam, jeszcze raz udowodnić, że jest Waszym przyjaznym partnerem, wiernym, lojalnym, na którego możecie liczyć, któremu możecie zaufać. Więc Wy jesteście sceptyczne, niedowierzające, no, kontrolujące i również niedowierzające, natomiast on chce zrobić wszystko, byście mu zaufały. Także te karty się powtarzają, jeśli chodzi o lustro. No oczywiście ważna jest znowu tutaj ta karta cierpliwości na rezultaty, na efekty Waszej transformacji, dobrych efektów, być może nowego początku między Wami. Będzie tutaj jeszcze jakaś nowa szansa, start nowego początku, rozmowy, których pragnie Wasz partner, komunikacja ze strony Waszego partnera, czyli on pewnie zainicjuje jakąś tutaj komunikację i Wy również pragniecie spotkania, Wy również pragniecie tutaj związku z tym właśnie mężczyzną lub osobą. Kochani, życzę Wam spełnienia Waszych marzeń, jeśli chodzi tutaj o tą relację. Życzę Wam, kochani, wierni słuchacze, widzowie, subskrybenci, wszystkiego, co najlepsze w rozwoju Waszej tutaj niełatwej relacji. Proszę o lajki i subskrypcję mojego kanału, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś go. Proszę o komentarze, czy ta wróżba, czy to lustro z Wami rezonuje. Bardzo ważne jest dla mnie czytanie Waszych komentarzy. Odnówmy nasz kontakt. Od dzisiaj zaczynam nowe wróżby, rozkłady, nagrania dla Was, kochani. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już niedługo.